Unia Europejska. Dokładnie 20 lat temu, w czerwcu 2003 roku, odbyło się w Polsce referendum akcesyjne. Polacy odpowiadali na pytanie: Czy wyraża Pani, Pan zgodę na przystąpienie Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej? Referendum skończyło się zgodą na przystąpienie Polski do Unii. Za głosowało ponad 77% biorących w nim udział, ale to referendum pokazało też skalę absurdu, jakim jest próg frekwencji. Żeby referendum się udało, potrzebna była zmiana przepisów tak, aby głosowanie trwało aż dwa dni. Odbywało się w sobotę i niedzielę. Dlaczego? Bo kilka lat wcześniej weszła w życie konstytucja, która dla referendum ustanowiła zaporowy próg. 50%. W referendum zatwierdzającym konstytucję udział wzięło niespełna 43% uprawnionych. Wedle zasad, które ta konstytucja ustanowiła głosowanie z taką frekwencją, nie byłoby wiążące. W 2003 roku sondaże wskazywały, że dwudniowe głosowanie może zwiększyć udział w decyzji o wejściu do Unii o 8 punktów procentowych. Ostateczna frekwencja wyniosła właśnie 58%. Referendum nie byłoby też wiążące, gdyby nie wzięli w nim udziału przeciwnicy wejścia do Unii Europejskiej. Przeciw akcesji głosowało 22% uprawnionych. Blisko 4 miliony Polek i Polaków. Gdyby eurosceptycy zbojkotowali głosowanie i postąpili tak, jak często dziś namawiają do tego samorządowcy, referendum skończyłoby się klapą. Chcesz wiedzieć więcej o demokracji bezpośredniej, referendach i obywatelskich formach wpływu na sprawy publiczne, wejdź na lub bezpośrednio.pl, gdzie krok po kroku odzyskujemy władzę dla narodu lub bezpośrednio .pl.